Na program zaprasza sponsor, producent termoizolacji Termano. Proszę Państwa, człowiek, który głosem sprawi, że szyby w naszym samochodzie będą drżały. Dzień dobry. Pan Tomasz, zobaczcie, jaki on ma głos. Słuchajcie, posłuchajcie, jaki on ma głos. Już się zaczerwieniłem. Co tam słychać? Gdzie bardzo jedziemy? Dobrze, ja chciałem się zapytać, co u Ciebie słychać, Panie Tomasz. Tomasz jest szefem działu piłka w Przeglądzie Sportowym. Jeszcze możemy pomachać panu... panie kandydacie, poczekaj. Panie kandydacie, dziękujemy. Dzięki. Legia Mistrz. Dzisiaj się sezon zaczyna. Do zobaczenia. Zawsze się zastanawiałem, co by było, gdyby można było tak na przykład uciec z tym samochodem gdzieś poza Warszawę. Do Legnicy choć. Pierwszy mecz. Kurczę, mieć. Mieć pogoń. Boże, to jest temat. Mój drogi, po pierwsze, debiut, ale poczekajmy na to, co nas kręci najbardziej. I chciałem się tego zapytać, jak było w Rosji, bo ty byłeś troszeczkę w Rosji. W Rosji było bardzo ciekawie. Mm-hmm. Powiem ci, że stereotypy a propos Rosji... Tylko nie, pasują do, nie pasują do rzeczywistego wizerunku, chyba że znakomicie odgrywali swoje role gdzieś wyreżyserowane przez towarzysza Putina, ale myślę, że nie, tak naprawdę to tacy zwykli Rosjanie byli absolutnie fantastyczni, lubią nas tam. A propos Legnicy, no to tam trochę Rosjan, Rosjan tam było i spotkaliśmy faktycznie taksówkarzy kilku, którzy mówili, że na przykład właśnie tata był w Legnicy albo jakiś ktoś z rodziny, wujek i tak dalej, także mamy tutaj połączenie z Ekstraklasą, ale nie, naprawdę, bardzo fajnie, wszystko super zorganizowane, i transport, i generalnie komunikacja, i bezpieczeństwo. Moskwa oczywiście piękna, Kazań cudowny. Siedem pałaców kultury, więc tam ich raczej nie będą burzyć, ale... Pokaż okładkę. Panie. Tak? Dobrze. Pokaż okładkę. To jest ten moment, skarpi kibice. Dzisiaj tak, przegląd kupujemy. Sportowy. Dzisiaj rozpoczyna się pierwsza kolejka Ekstraklasy, Legnica, Beniaminek. Ale... Absolutny, bo jeszcze nigdy nie grał. Absolutny. I to jest. Ja bardzo kibicuję takim drużynom, naprawdę. Brukbetowi kibicowałem, Sandecy kibicowałem. Bardzo się cieszę, jak te drużyny z małych miast wchodzą do Ekstraklasy. Ale chciałem. No, piłkarze, futbol nas teraz rozpuścił przez ostatni miesiąc. Tak, mamy taki syndrom odstawienia trochę. Trochę tak, ale rozpuścił nas, no bo oglądaliśmy futbol na najwyższym poziomie. A teraz czeka nas, widziałem polskie drużyny tak, w wczoraj pucharach. Dostaliśmy już taką mocną tabletkę, otrzeźwiającą można powiedzieć, z prawda? Tego co widzieliśmy jeszcze w niedzielę. Czy jest pan gotowy na szok estetyczny? Jestem, ale powiem ci, że czuć jednak taki trochę jeszcze wewnętrzny przesyt tym, że faktycznie kiedy patrzyłeś sobie na akcję Mbappé przeciwko Argentynie, kiedy widziałeś gole, nie wiem, Czeryszewa czy Pawarda, czy tą piękną kontrę Belgów przeciwko Japonii, która dała im awans, no w ogóle to totalnie dramatyczny ten gol na 3-2 i tak można by wymieniać te akcje, które widzieliśmy w Rosji. Myślę, że to był w ogóle jeden z takich fajniejszych mundiali co do momentów, które tam oglądaliśmy, myślę w ostatnich tak dwóch dekadach, bo nie wiem, byłem też w Brazylii, ona jakoś tak nie dostarczyła, wydaje mi się, aż takich emocji. Nie, to był mundial pod względem emocji, był super, jakby tak. Hitchcock go pisał. To, że nie było dogrywki w finale, było jakąś anomalią w przypadku tego. Ja nie wiem, jakby Modric naprawdę wyglądałby jak Jerzy Kryszak, gdyby do dogrywki. Dokładnie, już takie memy powstały, więc poziom gdzieś tego zaangażowania, poziom umiejętności. Oczywiście może to nie była taka gra super efektowna, bo jednak dominowała defensywa, dominowały stałe fragmenty gry, ale to wszystko dowodziło temu, że gdzieś ta taktyka już jest dopracowana, powiedzmy, na takim poziomie, że bardzo ciężko tym zespołom, nawet lepszym, złamać bardzo łatwo te słabsze. My trochę wykruszyliśmy się z tej strategii mundialu, którą widzieliśmy, ale no cóż, no teraz wraca futbol, tak jak mówiłeś. Plus na jest taki, że może być tylko lepiej z naszej prezentacji. Może być tylko lepiej. Oczywiście możemy traktować to gdzieś w kategorii jakiegoś potknięcia, wpadki. Też piłkarze nas gdzieś w ostatnich latach bardzo mocno rozpieścili. Tu dostaliśmy takiego mocnego gonga, gdzieś wymierzonego, nie wiem, jak pięścią Joshua, bo to też niedługo swoją drogą. Ten Mayweather tam ciekawa walka, ale to już abstrahując od tego, to wraca jakby nasza piłka, na którą oczywiście kochamy, cieszę się. którą
którą też doceniamy, o której lubimy sobie dyskutować, bo jaka by ona nie była, to jest tak jest jak w Misiu, to nasze, przez nas wykonane nasze, i to nie koszula, jest nasze ostatnie słowo. Koszula bliska kurczę, ja bliska się tak ciało. Cieszę. Mamy kilku kandydatów na mistrza, jak zwykle. Tak. Jagiellonia, Lech, Legia. Transferów, mam wrażenie, że to okienko było... Żadne właśnie. Żadne, tak. Nic się nie wydarzyło. Carlitos mówi, że kocha Legię Warszawa, że zawsze marzył o tym, żeby grać. I to jest... inaczej palce w Wiśle z tą Elką układał, nie wiem, czy tak trochę inaczej. No, on tak układał w Wiśle. Wiesz co, chyba tak niestety. Kurczę, wiesz co, to takie... Ale twierdzi, że to fotomontaż ponoć, tak? Kurczę, nie wiem, jak to się... Ale już potoczy. kocha. Ale ważne, że nawet strzelił bramkę w pucharach, czyli to był tak naprawdę największy transfer w tym okienku. Plusem na pewno jest to, że Carlitos z ligi nie odszedł i jest to sytuacja niespotykana, w której powiedzmy jeden w miarę mocny klub, choć wiadomo, że Wisła ma swoje problemy, puszcza właśnie z tego powodu za... dość śmieszne mimo wszystko pieniądze, bo 800 tysięcy euro, ten transfer gdzieś w całości może liczyć, no okej, okay, z bonusami może nawet i półtora miliona euro. To jest bonus, jeżeli sprzedadzą go, mają procent od sprzedaży. Tak, plus awans do Ligi Mistrzów, który okej, okay, będzie ogromnym sukcesem. Na hasło Liga Mistrzów kolega Wodarczyk parsknął śmiechem. Jeszcze tylko 3 rundy, tak? Także... No tak, Carlitos to jest na pewno niebywały gdzieś sukces Legii, że udało się go w lidze zatrzymać. Sam Carlitos mówi, też trochę się z tego śmiejemy, że odrzucił oferty z Hiszpanii, żeby grać w ekipie Mistrza Polski, ale poza nim, no to naprawdę bardzo ciężko szukać... Lech, są teraz spekulacje, czy ściągnie tego napastnika Benfica i Lizbona, ale to też... No tak, ale sprowadzili za 1 000 000 euro bodajże tego Ricardo Tibę, tak, który na razie w pucharach też niespecjalnie nam się jakoś zaprezentował. Gość ma 30 lat, no nie wiem, czy to jest akurat... Taki zakup, żeby wydawać na niego 1 000 000 euro. Gdzie mierzymy sobie Carlitosa i tego Tibę, którego nie znamy, no to jednak Legia tutaj kolejny raz wygrała, bo pamiętajmy, że Lech też przecież chciał Hiszpana sprowadzić. No ale patrząc gdzieś dalej, no to mamy, okej, okay, Jose Kante, porządny piłkarz z Wisły Płock, tak? To jest kolejne wzmocnienie Legii. Na razie na tym koniec. Lech też specjalnie nic nie robił, bardziej piłkarze no oddawał z poprzednich okienek, bardzo nieudanych. Wydaje mi się, że tak jak kolejarz robił te transfery w poprzednich kilku okienkach całkiem niezłe, tak te 2-3 to były potknięcia, przez co też ten chyba piąt scoutingu został rozwiązany. No ale inne kluby, no tak zastanawiamy się, to nie ma specjalnie o czym naprawdę rozmawiać, więc no jest odpływ tych dobrych, młodych piłkarzy, bo Ireca wyjechał do Włoch, też pewnie jeszcze kilku młodych piątek piłkarzy. Piątek wyjechał do Włoch. Piątek i słyszałem, wyjechał. Że sobie dobrze radzi. No tak, strzelił 5 goli, ale to przeciwko jakimś amatorom, no więc na razie nie ma co Wojciech się... Wojciech Kowalczyk powiedział, że strzelił kiedyś 15 goli w sparingu. Dokładnie, nie ma co się... No, ale Wojciech Kowalczyk lubi mówić różne rzeczy, nie zawsze niestety mądre. W każdym razie no, ci młodzi piłkarze będą wyjeżdżać, jest jeszcze Żurkowski, jest Szymański. Pamiętajmy, że poważne ligi to się dopiero gdzieś budzą w ogóle, gdzieś z tego, powiedzmy, z tych wakacji i wracają do pracy, więc myślę, że do końca sierpnia to jeszcze kilka transferów, niestety wychodzących, świadczących o tym, że ta nasza liga no niestety jest takim żywicielem tych mocniejszych. Pewnie jeszcze będzie, zobaczymy, ale no na razie skupiamy się na tej pierwszej kolejce. No właśnie, co miejmy dzisiaj? Miejmy nadzieję, że ta terapia szokowa będzie w miarę taka okej, taka płynna, także od razu nie spadniemy gdzieś w jakąś ogromną przepaść. No mieć pogoń, no to oczywiście ciekawi nas, jak ten Beniaminek w ogóle się zaprezentuje. Tam jest wszystko całkiem nieźle, jak na taki mały klub poukładane. Wreszcie ja jestem z Dolnego Śląska, to też gdzieś to zawsze śledziłem. No to jesteś szczęściarzem, bo tak, Śląsk, Zagłębie, teraz Miedź. Tak, zawsze oni mieli taki kompleks, że i nawet Polkowice grały w Ekstraklasie, a oni zawsze gdzieś się dobijali i ta Miedź biedna nie mogła się do Ekstraklasy dostać. Wreszcie jest stadionik mały, skromny, 6 tysięcy, ale chyba będzie pełny. A spełnia wymogi? Spełnia wymogi i myślę, że właśnie na tych meczach, zwłaszcza w pierwszych kolejkach, gdzie ci kibice jeszcze będą chcieli tę ligę posmakować, to będzie pełny. No a drugi mecz zwłaszcza też jest dzisiaj moim zdaniem bardzo ciekawy, Jagiellonia-Lechia. Jak ta Lechia się odbudowała, czy się w ogóle odbudowała? Piotr Stokowiec miał trochę czasu, żeby wreszcie popracować. Lechia to jest niewiarygodny klub, bo niewiarygodny. Jak patrzysz na to, ja postrzegam bardzo wiele rzeczy futbolowo wizualnie, że mają
ładne koszulki, mają piękny stadion, mają tych chłopaków, którzy na papierze wyglądają fajnie. Piotr Stokowiec, kapitalne marynarki. No, to no jest, kurczę, to jest, wiesz, pret-a-porter stadionowe, dokładnie. Ale... I do tej pory no, ta Lechia gra bardzo, bardzo... Poprzedni sezon był absolutną katastrofą. To nawet nie ma o czym mówić, bo patrząc zwłaszcza na papier, na nazwiska, to kto tam gra, ile zarabiał, jak ten klub generalnie, to co mówisz, jest zbudowany, czyli fajne miasto, duża tam baza kibiców, stadion i tak dalej. Wszystko po to, żeby stworzyć fajny klub. Coś tam nie pykło. Po tym wcześniejszym sezonie, gdzie oni właściwie otarli się tutaj w Warszawie o Mistrzostwo Polski, bo mieli tak naprawdę wszystko w swoich nogach, ale ten mecz pamiętasz, on był taki zupełnie nijaki, prawda? Bezbramkowy remis z Legią, wtedy jeszcze nerwy, co się miało wydarzyć w Białymstoku, bo tam mecz był opóźniony i Legia ostatecznie to mistrzostwo zdobyła. No a później to ogromny zjazd i teraz wszyscy sami jesteśmy ciekawi, w którą stronę ta Lechia pójdzie. Dzisiaj też oprócz skarbu kibica jest dodatek ligowy weekend i tam Michał Mak, powracający po 9-miesięcznej kontuzji, ma być takim jednym z dużych wzmocnień tego zespołu. W ogóle fajną historię opowiada, że kiedy leczył się w Hiszpanii, no to leżał na sali z Benjaminem Mendym, który jest mistrzem świata już teraz. Absolutny świr, nie wiem, czy ty widziałeś jego filmiki na Instagramie. Nie, no, to jest absolutnie... Ja z Francuzów to Evrę obserwuję jego śpiewanie. To jest Evra razy trzy. No, jest absolutnym świrem, a wiemy, że Evra co poniedziałek wrzuca taki motywacyjny zawsze filmik I love this game. Nie wiem, czy parę razy zobaczyłeś, ale Mendy też jest właśnie takim dobrym duchem tej reprezentacji. Bodajże chyba 7 minut zagrał, coś takiego, bardzo mało, ale no wszystkich tam cały czas rozbawia i on z tym Mendym leżał na sali rehabilitacyjnej i zawsze się z niego śmiał i mówił tak: mogę dotknąć 58 milionów euro, bo on tyle kosztował Manchester City, jak przechodził z Monaco. To jest wstrząsające, że jak jest taka strona niemiecka, Transfermarkt, i ona rzeczywiście odzwierciedla rynkowe kwoty za piłkarzy i jest prowadzona doskonale, to jak się wchodzi na polską ligę, to jest bardzo smutne, że polscy piłkarze z ekstraklasy w ogóle, też Carlitos, są wyceniani na takie śmieszne w skali europejskiej pieniądze. Nie, no to są ogryski, ochłapy, no niestety, taka jest prawda. Dlatego też ci młodzi zawodnicy są tak ochoczo też do Włoch teraz sprowadzani, no bo jak mieliśmy, nie wiem, dobre strzały Sampdori z Linettym, z Kownackim, z Bereszyńskim. Czyli dla tego klubu z Włoch to jest w ogóle żadne ryzyko wydać bańkę na jakiegoś polskiego uda pułka. Się albo się nie uda, tak gra na dwa uda, jak to się mówi, albo się uda, albo się nie uda. Z nimi się udało, wydali, nie wiem, łącznie może 10 milionów euro na trzech piłkarzy, więc dla nich to są absolutne, mówiąc kolokwialnie, frytki, więc są w stanie sobie pozwolić na takie ryzyko, a jeśli to wszystko później wypala, no to zarabiają 3-4 razy więcej. Więc taki Krzysztof Piątek, czy właśnie Reca przechodzą do tych włoskich klubów dzięki też temu, że ci młodzi Polacy radzą sobie całkiem nieźle. No ale to co mówisz, tak, Transfermarkt, jest nawet Robert Lewandowski już mniej kosztuje. No jest 85. 85 jedynie, kurczę. A gdyby strzelił bramkę, wyglądałoby to tak, że jest 110 wart. Tak, ale z Robertem rozmawialiśmy teraz. No właśnie, co my mamy? Piątek dzisiaj. Tak, to tydzień. Tak. Tydzień temu, no. Tydzień temu. Dobra, będzie w tym Manchesterze czy nie? Szczerze. Nie, do Manchesteru Robert nie chce iść, ma ofertę z United taką, że ma taki dokument wystawiony, że jeżeli Bayern się zgadza, od razu wpływa oferta z Manchesteru. Jest też jakieś porozumienie z Paris Saint-Germain, ale no, priorytetem Roberta jest jednak ten Real Madrid. I mogę powiedzieć, że to co też piszą Hiszpanie, to co w ogóle media donoszą, że Real rezygnuje z Roberta przez Mundial, no to jest absolutną bzdurą. No nie, to chyba dość krótkowzroczne. Nie, to takich decyzji na takie pieniądze nie podejmuje się po zagraniu trzech spotkań, więc tam cały czas sytuacja jest po prostu taka, że Real marketingowo i PR-owo nigdy nie przyzna i również prawnie, bo nie może tego zrobić, że stara się o Roberta, że chce Roberta, że on jest na tej krótkiej liście, odpadł im Mbappé, odpadł im Harry Kane, ci piłkarze raczej nie przyjdą, Mbappé na pewno, Harry Kane na 90%, bo Tottenham otwiera nowy stadion, dał mu dobry kontrakt, chce, żeby on był twarzą tego nowego stadionu i otwarcia, więc Robert jest na tej liście bardzo wysoko, jest jeden podstawowy problem. Bayern nie chce go puścić za żadne skarby. No dobra, ale okej. Jest Robert.
Nie chce iść do Manchesteru. Nie chce. Nie wykrzacza się. Jest PSG. Jest PSG, które chce. No dobra. 130 milionów. Ale coś podwija się noga. I tfu. Oby po prostu spełnia swoje marzenia. Ale co się dzieje w tym Bayernie? Będzie spalona ziemia. Przecież tam co się czyta w Bildzie, to jest wstrząsające. Tak, no Bild wiadomo, jak na jakiej zasadzie działa. Tam są ci najwyżsi, tak, dziennikarze, czyli naczelni, kierujący gazetą, bardzo mocno skolegowani, zakumplowani z szefami Bayernu, no bo z nimi trzeba... Z Hennesem i Rummenigge? Tak, z nimi trzeba się oczywiście dobrze układać, jeżeli to jest dobre słowo. Więc czasami dają im informacje, ale są to informacje tylko z jednej strony. Chociażby SMS od Kowacza, że on chce Roberta. A był ten SMS? SMS-a nie było. Robert twierdzi, że od momentu, kiedy sezon się skończył z nikim w Bayernie nie rozmawiał. A może mu napisał na Facebooku i wpadło do innych. Tak, później była możliwe. Później była ta sytuacja, że Robert zdecydował, że on już w ogóle chce zostać i tak dalej, że się pokajał i trochę z podkulonym ogonem będzie 25 lipca wracał do Monachium, co też nie jest prawdą, bo on w zasadzie nie miał komu tego powiedzieć, bo był zwyczajnie na wakacjach, na Seszelach i sobie odpoczywał. Więc tak, no Robert jakby chyba tutaj swojej na razie optyki na to wszystko, co jest związane z Realem, z odejściem, nawet nie tyle z Bayernu, co zmianą otoczenia, spróbowaniem czegoś nowego, bo to nie jest też tak, że on uważa Bayern za jakiś słaby klub i chce z niego odejść, on po prostu chce zmienić otoczenie. Jeżeli zostanie, on mówi, że nie stanie się absolutnie żadna krzywda, no bo gra wciąż w jednym z topowych klubów na świecie. Po prostu, nie jest kwestia samego Bayernu, a zmiany gdzieś klimatu, tak? No bo już kilka ładnych lat tam występuje. No tak, wiesz, zdobył 6 mistrzostw Niemiec, zdobył 3 korony Króla Strzelców. No też byś był pewnie w swojej robocie nasycony, gdybyś zdobył wszystkie możliwe nagrody. Ja na razie jestem na etapie wejścia do pierwszego składu od 15 lat. Nie, błagam cię. Tak to wygląda. Ale Tomek, ale czy Lewy popełnił troszeczkę błędów, czy zdaje sobie sprawę, że mógł kilka rzeczy rozegrać inaczej? Wiesz co, Roberta, szczerze mówiąc, gdzieś o to nie pytałem, ale jeżeli pytasz o moje odczucie, to moim zdaniem nie jest to jakoś perfekcyjnie prowadzona rozmowa i nie wiem, na ile ten Pini Zahavi, który oczywiście uważany jest za jednego z największych agentów na świecie, robi dobrze cały czas gdzieś, no zwyczajnie wkurzając ten Bayern, bo czasami właśnie ustami swojego menadżera, swojego agenta Robert wysyła sygnały, że chciałby odejść. On sam nie wypowiada się w tej kwestii, ale czy takie no właśnie wkurzanie takich ludzi jak Rummenigge i Hennes, którzy przede wszystkim są bardzo dumni, są bardzo konsekwentni, twardzi, mający swoje zasady i przede wszystkim ambicje, nie robi de facto kroku wstecz, a nie naprzód w tych negocjacjach. Nie wiem, może się nie znam, ale ja mam takie trochę odczucie, że może do końca nie jest to najlepsza strategia. Jeszcze trochę czasu jest, oczywiście realnie będzie czekał w nieskończoność, bo oddając Cristiano Ronaldo do Juventusu musi teraz zrobić, wydaje mi się, dwa, jakieś trzy naprawdę spektakularne transfery, bo kibic Realu musi być dopieszczony, musi jego ego być połechtane, musi mieć nową gwiazdę, na którą będzie mógł przyjść sobie na Bernabeu. Tak jak kibic ekstraklasy. Tak, to tak jak z aktorami, tak musisz mieć po prostu dobrą obsadę, żeby pójść do kina i móc zobaczyć dobry film. Tak samo taki kibic, zwłaszcza no mega wymagający, który chce tylko sukcesów, potrzebuje no nowych piłkarzy. Może będzie nim Hazard, może będzie nim Robert, może będzie nim ktoś jeszcze. Zobaczymy, jak to się potoczy. Panie Tomaszu, proszę pokazać jeszcze raz okładkę. Pokazuję. Skarb kibica. Szybkich piłek. Dzisiaj o Ekstraklasie możecie zapoznać się z tym w każdym dobrym kiosku. Tak, a oprócz tego, to teraz mały quiz. Kto będzie mistrzem? No moim zdaniem Legia chyba jednak. Szósty raz w 7 lat to byłoby coś. 14 tytuł wtedy, tak? Już z Ruchem i Górnikiem by szli sobie pod ramię. To spada? Moim zdaniem może problemy mieć Korona. Zawsze tam wkładamy ją do tych Spadkowiczów, ale teraz mają naprawdę też spore problemy kadrowe. I mimo wszystko chyba bym tutaj Zagłębie Sosnowiec typował do
do kandydatów. Może, jeżeli tam się nie poprawi sytuacja, to by było smutne. Wisła? Gdzieś Wisła Kraków mogłaby być zamieszana. To jest strasznie smutna historia. Tak, to jest strasznie smutna historia. Choć oczywiście później na koniec te nasze typy się nie sprawdzają. To kto królem strzelców? To chyba najtrudniej wytypować. Tutaj chyba nie ma innego. Jak już Piątek odszedł i ta Krakowia faktycznie jest teraz mocna i mógłby jeszcze bardziej powalczyć o koronę, no to chyba Carlitos znowu jest w tych blokach na pole position. Igor Angulo, tak jak walczył w poprzednim z nim sezonie. Ja myślę, że to był taki one hit wonder. Tak, i on jest jednak już trochę wieku, też nie oszukasz, coraz starszy, bardzo doświadczony napastnik, więc tutaj typuję jednak Carlitosa. Panie Tomaszu, było mi bardzo miło się z panem spotkać. Mi również. Dziękuję. To jest przyjemność. No nie wysadzę tutaj pana Marszałkowskiej. Odstawię pana pod same drzwi. Bardzo. Czyli do Legnicy dzisiaj nie jednak. Dzisiaj nie, wyjątkowo nie, ale kto wie, może w weekend jakiś rzucimy stadion. To wszystko, jedźmy w Bieszczady. Dokładnie. A jest jakiś klub z Bieszczad? Czekaj, no myślę, nie, niestety. Nie. Tam co Rzeszów, tak? Rzeszowia. Ale tak, to nie jest trzecia liga. Życzymy Rzeszowi Ekstraklasy. Dziękuję. Panie Tomku, dziękuję bardzo serdecznie. Program zaprosił sponsor, producent termoizolacji Termano.